Halo, halo, halo. Dzień dobry, witam czat. Zawsze chciałem to powiedzieć. Witam delegację z mojej firmy, widzę licznie przybyta, która przybyła. Kosmaty 205, to bardziej pytanie do Filipa. Nie jestem pewien, ale no ja nie widzę żadnego powodu, żeby go nie było, więc jeśli zapisujecie tutaj transmisję, to ja nie widzę żadnego powodu, żeby tego nie zapisać. Czemu Full HD? A to można mniej? Dobra, generalnie witam wszystkich, którzy już do tej pory przybyli. Za chwileczkę zaczniemy, jeszcze poczekamy sobie, aż wszyscy się zejdą. No i pogadamy sobie o tam paru tematach związanych z Unrealem. A później, jak tam będziecie mieli jakieś pytania, czy to związane z tym tematem, czy z jakimiś innymi, to sobie spróbujemy poodpowiadać na nie. Także poczekajmy może jeszcze do jakieś 10 po i zaczniemy właściwą część dzisiejszego programu. Więc jak ktoś ma jakieś pytania w sumie, jakieś off-topowe, to możemy sobie chwilę pogadać, zanim zaczniemy. Tak, UE to Unreal Engine, dokładnie Unreal Engine 4. Jak tam zdrówko? Bardzo dobrze, dziękuję. A jak tam u ciebie? Trochę chrypka mnie złapała, jak na złość przed streamem, ale nie takie rzeczy się robiło, damy radę. No dobra. Mam nadzieję, że już wszyscy, co mieli dotrzeć, dotarli do nas, więc może zaczniemy już tą właściwą część i najwyżej, jeśli ktoś nie zdążył, no to sobie obejrzy woda już po streamie. Także witam jeszcze raz oficjalnie wszystkich, którzy się zgromadzili tutaj dzisiaj. Ja nazywam się Krzysiek Szczech. Tutaj przychodzę do was, żeby porozmawiać dzisiaj troszeczkę o Unrealu Engine 4 i o tym, jak się w nim programuje. Pogramy sobie o takich naprawdę podstaw, wprowadzenie do samego silnika, do samej technologii, do tego, jak to jest zrobione. Takie bardzo liźniemy pobieżnie całe te tematy, żebyście po prostu później mogli sobie sami, jak będziecie szukać informacji, żebyście wiedzieli, od czego zacząć, gdzie wystartować i co zrobić. Tak jak widzicie na obrazie, przychodzę tutaj z firmy Tejon, pracuję w łódzkim oddziale tej firmy. Ale w sumie za chwilkę sobie powiemy o tym trochę więcej. No dobrze, to może zaczynajmy. Ok, czyli tak. Na początek, tak jak już mówiłem, cześć, jestem Krzysiek i od 4 lat programuję w Unrealu Engine 4. Dokładnie to od 4 lat programuję zawodowo. Wcześniej troszeczkę liznąłem tego silnika tak bardziej hobbystycznie w domu. Jednak tak najbardziej uczciwie będzie powiedzieć, że znam tą technologię od 4 lat. Zrobiłem na niej już dwie gry wraz właśnie ze swoją firmą. I
Tak jak już wcześniej wspomniałem, jestem tutaj, przychodzę tutaj w imieniu firmy Tajon Łódź. Jestem w tej firmie lead programmerem. Prowadzę zespół, który tworzy jeden z dwóch zespołów, jeśli chodzi o programowanie. Okej. To może zaczniemy od takiego czegoś prostego. Czy w ogóle Unreal Engine to jest jakaś technologia, która jest używalna w realnym świecie? A jeśli tak, no to czy są jakieś gry, które zostały stworzone na tym silniku? I jak pewnie większość z Was już wie, tych gier jest całkiem sporo. I jest to jak najbardziej bardzo używalna technologia i bardzo popularna technologia wśród game devowców. Powiedziałbym wręcz, że to jest chyba jeden z takich dwóch najbardziej znanych silników i dwóch takich, które się po prostu wybiera na swój pierwszy silnik do nauki. Jednym z nich jest Unity, które pewnie też już spora część z Was zna. Właśnie drugim jest Unreal Engine. Unity raczej wybierają ci, którzy boją się C++ i programowania w C++. Unity jest takie dużo bardziej przyjazne dla kogoś, kto nigdy nie obcował z taką technologią. Unreal Engine to technologia troszeczkę cięższa, troszeczkę trudniej w nią wejść, jednak warto jednak zaryzykować, tak przynajmniej moim zdaniem, ale to opowiem Wam troszeczkę przy okazji już samej prezentacji. Takie gry, które takie przykładowo powstały chociażby właśnie na Unrealu 4, to Fortnite, to chyba każdy zna. I wymieniam go tutaj nie bez powodu, bo to jest gra, która została stworzona przez samych twórców tego silnika, czyli Epic Games. I wbrew pozorom jest to dość istotne, że twórcy tego silnika tworzą również na nim gry. A w jaki sposób? Otóż wszystkie feature'y, które są potrzebne do stworzenia Fortnite'a, czyli oni tam mają bardzo dużo różnych technologii, tam dynamiczne skalowanie rozdzielczości nie tak dawno wprowadzili na wszystkich konsolach, jakieś feature'y sieciowe, sklepy, nie sklepy, tego typu rzeczy. Dzięki temu, że są one potrzebne w Fortnite'cie, one również prędzej czy później trafiają do innych użytkowników tego silnika, więc warto tu zaznaczyć, że silnik, którego twórcy tworzą na nim również gry, bardzo często jest też rozwijany na bieżąco z trendami na rynku, co jest bardzo dobrą rzeczą, zwłaszcza jeszcze jeśli chcecie coś grubszego zrobić na tym silniku. I to jest jeden z powodów, dlaczego warto się zainteresować nim. A dwie, które gry takie przykładowo tutaj jeszcze wymieniłem, no to Star Wars Jedi Fallen Order, no i remake Final Fantasy VII, który niedawno się pokazał na rynku. A trzy gry, które może część z Was już troszeczkę mniej kojarzyć, są trzy gry, które zostały stworzone w naszym studiu. Być może pierwszą kojarzycie, Terminator Resistance, bardzo ciepło przyjęta przez graczy, wydana również niedawno. Teraz chłopaki pracują nad DLC-kami do niej. I dwie gry, nad którymi ja miałem okazję pracować, jako właśnie drugi zespół Tejonu, zarówno krakowskiego, jak i łódzkiego, mamy ten zespół połączony. Najnowsza, Monster Truck Championship, które ukazało się pod koniec zeszłego roku, i Urban Trial Playground, którym się zajmowałem wcześniej. I Filip dał mi tutaj taką małą zgodę na lekką promocję naszej firmy i żebyście ci, którzy nie mieli okazji jeszcze widzieć Monster Truck Championship, to chciałbym Wam pokazać najpierw trailer tej gry. Mam nadzieję, że się podobało. Obiecuję, że to jest ostatni raz, jak robię product placement. Teraz już możemy przejść do właściwego tematu. Okej. Od czego zacząć może? Pierwsza rzecz, no, jaka nam będzie potrzebna, to w ogóle sam silnik i środowisko do programowania w nim. Więc zacznijmy sobie może od tego.
Przede wszystkim Unreal to dość ciężka technologia, zwłaszcza jeśli chcecie robić duże gry, które będą miały w sobie dużo kodu, dużo asetów, tekstur, duże levele, które będą, nie wiem, jeśli chcecie robić RPGa na Unrealu, to zdecydowanie potrzebujecie bardzo mocnego komputera, żeby zrobić tą grę na nim. Więc tutaj rzeczy typu dobry Ryzen, siódemka nowej generacji to jest naprawdę dobry pomysł, żeby programować w Unrealu. Wiem coś o tym, bo sam właśnie na takim procesorze programuję. No i do tego oczywiście Visual Studio. No ja używam 2017, możecie używać również 2019, nie powinno tu robić póki co wielkiej różnicy. I teraz tak, żeby sam silnik sobie pobrać, macie trzy opcje. Możecie albo użyć Epic Games Launchera, tego samego, którego używacie do ściągania gier, i właśnie przez niego pobrać wersję silnika. W tym wypadku dostaniecie, w zasadzie najłatwiej będzie wam to zrobić, i w tym wypadku dostajecie silnik, który już jest zbudowany. Tam już jest gotowy, wy tam nie musicie go w żaden sposób kompilować, tam nic nie musicie budować, używać waszego procesora, żeby to pogenerować pliki binarne. Ale co za tym również idzie, nie możecie nic w nim zmienić. A to, że można coś w nim zmienić, jest bardzo dużym plusem tego silnika, bo aby zrobić to samo w Unity, to musicie się naprawdę napocić. W sensie bardzo mało ludzi ma taką możliwość. W Unrealu jest to dużo prostsze i właśnie, żeby móc to zrobić, macie jeszcze dwie opcje. Jeśli jesteście normalnymi użytkownikami, możecie ubiegać się o specjalny dostęp poprzez GitHuba Epic Games. Oni tam udostępniają kod źródłowy silnika. Nie ma z tym żadnego problemu, nie musicie nic za to płacić. Jest to całkowicie darmowe. Możecie nawet sami dorzucić się do społeczności i wrzucać poprawki do tego silnika. Ludzie tak robią. Sam nawet miałem okazję jedną taką poprawkę wrzucić. I druga opcja jest, jeśli jesteście już raczej klientami tej firmy, to jest ściągnięcie bezpośrednio z ich serwera Perforce. Perforce to jest tak samo jak Git, system kontroli wersji właśnie, którego Epic używa wewnętrznie do zarządzania swoimi projektami, w tym właśnie również Unreal Engine'em. I tak na przykład my w naszej pracy uzyskujemy dostęp do tego silnika, właśnie używamy tej wersji zaciągniętej z Perforce'a, którą następnie sobie sami kompilujemy u nas lokalnie i w razie potrzeby modyfikujemy. No i oprócz tego, to ten ostatni punkcik to jest powiedzmy coś bardziej opcjonalnego. Jeśli chcecie mieć trochę ułatwień przy pisaniu kodu, to polecam zainstalować jedno z rozszerzeń, które tutaj macie wymienione. Ja osobiście używam ReSharpera C++, jest również coś takiego jak Visual Assist. Jest to jedno i drugie, to bardzo ciekawe rozwiązania. Jedno i drugie ma swoje plusy i minusy. Gdy jesteście studentami, o ile się nie mylę, znaczy na pewno ReSharper jest darmowy dla studentów, nie jestem pewien co do Visual Assista, więc póki jesteście studentami, to korzystajcie sobie śmiało do dowoli. Później niestety już trzeba za to płacić, żeby móc z tego korzystać. Ale warto, bo są to bardzo potężne narzędzia, które bardzo przyspieszają pracę. I gdzie się uczyć? Tak słowem wstępu. Przede wszystkim, bo słyszałem, że jest tutaj dużo osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę w ogóle z game devem i w ogóle z programowaniem, to taka rada od starszego kolegi, który już to przechodził, nauczcie się przede wszystkim programować w C++ najpierw, zanim zaczniecie cokolwiek robić w Unrealu. Nauczcie się C++, stwórzcie w nim jakieś prostsze programy, najlepiej obiektowo, bo w ten sposób również programujemy w tym silniku. Jak już opanujecie w miarę podstawy, znaczy podstawy nawet trochę więcej niż podstawy C++ właśnie w formie obiektowej, to wtedy dopiero radziłbym wam zabierać się za programowanie w samym silniku. I jakie mam jeszcze inne źródła? Ja tą prezentację udostępnię wam, więc nie musicie sobie nic tutaj zapisywać ani w ten sposób, więc spokojnie. Oficjalne tutoriale Epica, które możecie znaleźć na stronie docs.unrealengine.com, są otwarte fora, na których możecie po prostu sobie założyć konto i tam zadawać pytanie, szukać jakiejś wiedzy. Jest wiki Unreala, które kiedyś było wspierane przez Epic Games, teraz zostało zarchiwizowane, ale zostało odtworzone na nowej domenie, więc jak wejdziecie w ten link, to zobaczycie takie nowe wiki. UDN, które jest zamkniętym forum dla deweloperów, więc aby tutaj uzyskać dostęp, no to trzeba już być klientem Epic Games, o ile się nie mylę. Więc prawdopodobnie nie będziecie tutaj mogli dostać się, chyba że uczelnia na przykład zapewnia wam taki dostęp. No i Google, YouTube, czyli standardowe narzędzie do poszukiwania wiedzy, jeśli chodzi o programowanie. Bardzo często się sprawdza, żeby czegoś się nauczyć. Dobra. To może przejdźmy do mięsa.
W Unreal Engine mamy dwa sposoby na tworzenie kodu. Mamy blueprinty i C++. Czym są blueprinty, to za chwileczkę sobie powiemy. Następnie sobie przejdziemy do typów danych w Unrealu, tych takich najbardziej podstawowych, które są również wbudowane w język domyślnie, plus te, które rozszerzają te typy w silniku. Czym są makrodefinicje, a w zasadzie jak są wykorzystywane makrodefinicje z C++ w Unreal Engine i chyba jeden z fajniejszych bajerów tego silnika, w jaki sposób możemy łączyć kod C++ i kod blueprintowy, to co jest naprawdę świetnym featurem, z którego polecam korzystać Wam, jak już troszeczkę opanujecie ten silnik. Ok. Czym są blueprinty? Dla tych, którzy mieli już styczność z silnikiem Unity, to można je tak troszeczkę porównać do prefabów. Prefaby w Unity to są takie predefiniowane obiekty, które możecie sobie wstawić w świat gry. Na przykład jeśli macie jakiś samochód, który ma być składać się z jakichś konkretnych drzwi, konkretnych kół, i nie chcecie za każdym razem, jak wrzucicie w scenę, definiować, jakie to mają być koła, jakie to mają być drzwi i tak dalej, to sobie tworzycie coś takiego jak prefab i ustawiacie, że tam jest, tam są takie drzwi, tam są takie koła i za każdym razem, jak wrzucicie ten prefab w scenę, to on będzie miał dokładnie, składał się z tych komponentów. Blueprinty są mniej więcej tym samym, tak na takim bazowym poziomie, plus dodatkowo jeszcze pozwalają na troszeczkę więcej. Choć tutaj dodaję gwiazdkę, bo dawno nie miałem styczności z Unity, więc nie wiem, czy prefaby też nie zyskały jakiejś większej funkcjonalności, więc jeśli tutaj kłamię, to przepraszam, po prostu od już jakiegoś czasu nie miałem styczności z Unity. Tak było za czasów, jak ostatnio z tym silnikiem miałem styczność. Ale co właśnie mamy tutaj więcej względem tych prefabów, czyli takich predefiniowanych obiektów? Możemy sobie dodawać kod w blueprintach. To, co tutaj widzicie na ekranie w tym momencie, to jest kod, który... Co on tutaj robi? On tutaj iteruje po wszystkich stworzonych widgetach, czyli takich kontrolkach interfejsowych, które wcześniej tam zostały stworzone i je usuwa z ekranu. I to jest za pomocą wyklikiwania w takim specjalnym edytorze blueprintów, możecie sobie takie coś stworzyć i to działa jak normalny kod C++owy. Tak in fact w Unrealu te widget, to wszystko, co tutaj widzicie pod spodem, to jest na dobrą sprawę czyściutki C++. Kolejna rzecz, predefiniowanie parametrów dla obiektów, czyli trochę to, co Wam już mówiłem o tym samochodzie i drzwiczkach i kołach, które możecie sobie predefiniować i wrzucać w scenę, za każdym razem będą po prostu takie same, czyli po prostu możemy zrobić sobie samochód, blueprint, który ma w sobie ten samochód i w ramach tego blueprintu właśnie definiujemy, jak, z jakich komponentów ma się składać, jakie ma mieć kolory i tak dalej, plus blueprinty, tutaj taka podstawa C++ i oczywiście obiektowości. Tam mamy taki mechanizm jak dziedziczenie, że mamy na przykład obiekt zwierzę, po nim dziedziczy obiekt pies, taki sztandarowy przykład i po prostu pies rozszerza funkcjonalności, które udostępnia nam zwierzę i to w czystym C++ możemy robić, a w Unrealu dodatkowo jeszcze możemy zrobić coś takiego, że nasze zwierzę jest napisane w C++, po czym robimy sobie psa, który jest stworzony właśnie w blueprincie. Wszystkie funkcjonalności tego zwierzęcia ma przejęte z klasy C++, co jest świetną sprawą, plus dodatkowo może dopisać sobie jakieś dodatkowe funkcjonalności. Na przykład tak jak tutaj na tym ekranie, który widzicie, mam coś takiego jak Event Begin Play. Tutaj nasz blueprint nazywa się Test Actor. Actor to jest taka podstawowa klasa, którą możemy wrzucić w scenę w Unreal Engine, o tym sobie powiemy jeszcze troszeczkę później. I aktor ma coś takiego jak begin play i to za każdym razem, kiedy taki aktor zostanie stworzony lub gra po prostu będzie wystartowana, a on już będzie istniał w scenie, to on dostaje coś takiego jak begin play. I to jest zarówno w C++, jak i właśnie tutaj widzicie w blueprint. Także blueprint wie, że się właśnie gra zaczęła i to samo się działo w C++ i możemy rozszerzać te funkcjonalności, które były w C++ tutaj. Ok, podstawowe typy danych. Standardowo, jak we wszystkich praktycznie językach programowania, inty, czyli typy stałe, ojejku, liczby całkowite, przepraszam, floaty, liczby zmienno-przecinkowe, boole, czyli nasze zmienne true-false, tekstowe, fname, fstring, ftext. Ktoś by mógł zapytać, po co aż trzy typy są do tekstów, jak możemy mieć po prostu string. W Unrealu one mają swoje dość ścisłe zastosowania. Może zaczniemy od tego najprostszego, czyli od lewej, fname. Fname jest najprostszym typem, jaki może nam przechowywać jakiś napis. On nie rozróżnia w ogóle wielkości znaków, nie, zaś przechowuje je, ale przy porównywaniu fname'ów on w ogóle nie bierze tego pod uwagę.
jest bardzo prosty i bardzo mało miejsca zajmuje i jest bardzo przydaje się przy na przykład porównywaniach. Może się nam przydać, jeśli nie zależy nam na przykład na wielkości znaków. F-string jest takim typowym stringiem, którego możecie kojarzyć z innych języków programowania, czyli po prostu napis z różnymi literami, znakami, cyframi. A F-text jest rozszerzeniem stringa, które pozwala na lokalizowanie go. Czyli jeśli macie na przykład F-text, który po angielsku domyślnie ma wpisane this is dog, to wewnętrzne narzędzia Unreala pozwalają wyeksportować ten tekst, zaimportować tłumaczenia na inne języki, na przykład na polski to jest pies i w momencie, kiedy gra przełączy język na polski, to ten tekst, który był oryginalnie this is dog, się nam podmieni na to jest pies. I to jest jeden z podstawowych feature'ów, jeśli chodzi o lokalizowanie gier w Unrealu i jest to bardzo wygodne i bardzo szybkie, bo możecie w dowolnym miejscu sobie stworzyć coś, co później silnik po prostu wam wczyta i będzie mógł podmienić to na nowy ten, na nowy język. Kolejna sprawa, fcolor, slatecolor, linearcolor to są zmienne, które w zależności od tego, gdzie je użyjemy, pozwalają nam definiować kolory. No i to, co już wam wcześniej wspomniałem, aktor, komponent. Komponenty są takie składowe jakby aktora. O nich za chwilkę sobie powiemy troszeczkę więcej, to wam tylko tak wspominam, że to są takie podstaw, jeśli chodzi o ten. I teraz tak, te magiczne makra, o których wam mówiłem. Gdy tworzymy sobie jakąś klasę nową, czy też strukturę, ci, którzy znają już C++, wiedzą o tym, że w zasadzie w samym czystym C++. Na pytanka odpowiem później, bo widzę, że tutaj się pojawiają. Na pytanka odpowiadam już po prezentacji. Tak. Jeśli ktoś zna już C++, to wie, że struktury i klasy w zasadzie niewiele różni. To jest praktycznie to samo, przy czym struktury mają domyślnie wszystkie pola publiczne, a klasy nie. I Unreal troszeczkę to zmienia, w sensie gdy włączymy te funkcjonalności u klas i u struct, to troszeczkę nam się to zmienia. W sensie co prawda nie od strony C++, ale od strony systemów, które nam silnik udostępnia. Za chwileczkę to opowiem troszeczkę więcej o tym. W każdym razie, gdy stworzymy sobie na przykład strukturę, akurat tym Politechnika API się nie przejmujcie, to jest powiedzmy taki bardziej zaawansowany feature, który możecie uznać, że tego w ogóle tutaj nie ma. I mamy tutaj, widzicie, makro ustruct nad tym, które definiuje nam, że to jest struktura, którą możemy użyć chociażby w blueprintach. To, co tu jest tutaj u góry napisane. I nie tylko. Włącza też mechanizmy serializacji i refleksji, czyli dla tych, którzy jeszcze nie mieli z tym styczności, że możemy zapisać te dane gdzieś na dysku i później je wczytać, a także wyświetlać na przykład w edytorze gdzieś, że dzięki temu edytor jest w stanie automatycznie wczytać te pola wszystkie, które są, tak na które są tutaj w środku zadefiniowane. Mamy strukturę reflection struct sample i w środku są, ma mamy tutaj inta, mamy stringa, które mają specjalne dodatkowe makro, o którym za chwilkę też sobie powiemy i to nam właśnie pozwoli później to serializować, zapisać gdzieś na dysku, później wczytać, jakbyśmy na przykład zapisać naszą grę chcieli w jakiś sposób. No i do tego właśnie nam służą te ustrukty i u klas makra. One po prostu uruchamiają te wszystkie mechanizmy. I to, co wam mówiłem na początku, że by default w C++ klasa i struktura praktycznie niczym się nie różnią, to właśnie użycie u klas i ustrukt, jeśli chodzi o te mechanizmy Unreala, czyli blueprinty i tego typu rzeczy, wprowadza nam taki trochę podział jak w C#. Jeśli ktoś miał okazję trochę z tym językiem pracować, to wie, że struktury w C# służą głównie do jakiegoś przechowywania danych, one nie mają czegoś takiego jak polimorfizm, nie obsługują, one po prostu służą jako takie kontenery na dane głównie i do tego też właśnie służą głównie w blueprintach w Unrealu, gdy włączymy te mechanizmy, a klasy, no to są u klasy są polimorficzne, pozwalają nam właśnie na używanie funkcji wirtualnych i tego typu mechanizmów. Wiem, że niektórzy może jeszcze nie mieli z tym styczności, ale no niestety, żeby pokazać podstawy tego silnika, to muszę użyć takich pojęć. I tak jak tutaj właśnie wam przed chwilą pokazywałem, mamy naszą strukturę i mamy tutaj przykład naszej klasy, która jest u klas, też jest typem, który właśnie może być wykorzystany w blueprintach, więc tutaj to słowo kluczowe blueprint type nam pozwala na użycie tego później. Dobra. Uproperty. Uproperty, tak jak widzieliście już wcześniej w tym poprzednim przykładzie, tak jak tutaj, pozwala blueprintom,
na wykorzystanie danego pola, które mamy zadeklarowane, czy to w naszej strukturze, czy klasie. Jeśli mamy klasę, która jest na przykład u klas, albo strukturę, która jest u strukt i zrobimy w niej na przykład takiego inta, test int, ale nie damy mu makra u property, blueprinty nie będą widziały tego pola. Tak samo to pole nie będzie mogło być serializowane, nie będzie mogło być zapisane na dysku, wczytane później przez mechanizmy Unreala, tylko właśnie u property umożliwia temu konkretnemu polu być zapisanym, wczytanym i tak dalej, i wystawionym do blueprintów. Dodatkowo możemy w u property sobie zadeklarować parę ciekawych rzeczy, na przykład te pierwsze cztery słowa kluczowe, które jedno jest tutaj użyte, pozostałe cztery są zakomentowane, bo są po prostu cztery warianty, jakie możemy zrobić, definiują nam, w jaki sposób edytor, czyli na przykład jak mamy ten panel z edycją danych, będzie nam wyświetlał to. Czy możemy to edytować, tak jak tutaj, w dowolnym miejscu, czy będziemy to tylko mogli widzieć, tak jak mamy visible anywhere. Edit defaults only działa jak edit anywhere, przy czym edit anywhere nam pozwala edytować to zarówno dla obiektów, które są gdzieś w scenie wstawione, jak i dla blueprintów. Edit defaults only pozwala nam robić to tylko dla blueprintów, w sensie dla tych domyślnych obiektów, z których później tworzymy te konkretne instancje w scenie. I edit instance only to jest w drugą stronę, czyli nie możemy tego zmienić w domyślnym obiekcie, czyli na przykład w blueprincie, a możemy to zmienić w tych obiektach konkretnych w scenie. I kolejne dwa. Jeśli zdefiniujemy blueprint read write, to właśnie te bloczki, które wam pokazywałem przed chwilą, czyli kod blueprintowy, będzie mógł mieć dostęp zarówno wczytania, jak i zapisania. Blueprint read only pozwala nam tylko czytać tą zmianę, że nie będziemy mogli jej nadpisać z poziomu blueprintów. No i jeśli chcemy mieć jakąś ładną kategorię, na przykład jak tutaj Matias kategorii, to możemy sobie taką kategorię tutaj zadeklarować. No i tutaj mamy trzy takie zmienne, mamy inta, mamy stringa, mamy boolina, enuma, o enumach też sobie za chwilkę powiemy, no i konstruktor, który je nam inicjalizuje domyślnymi wartościami. I jak to wygląda? Właśnie jak mamy taki kod blueprintowy, to jak widzicie, to jest ta struktura reflection struct sample, ona to jest dokładnie ta strukturka, którą widzicie tutaj, i ona ma te pola, które były ten, nasz testowy int, który po prostu możemy wyciągnąć tutaj sobie z tego węzełka i przeciągnąć gdzieś, na przykład zapisać w jakiejś zmiennej, naszego stringa możemy wyciągnąć, boola, enuma, wszystkie są widoczne. I tu w drugą stronę, jak mamy gdzieś takie pole i chcemy ustawić je, no to możemy tak samo ustawić na 1, ustawić na jakąś wartość tekstową, true, false, a tutaj jakąś wartość enumerowaną. A tak to wygląda w tym panelu, gdzie możemy edytować. Dla tych, którzy mieli styczność z jakimś silnikiem typu Unity, no to pewnie analogiczny panel kojarzą do edytowania zmiennych, gdzie właśnie możecie sobie ustawić, macie jakiś zaznaczony obiekt w scenie i ustawiacie jego parametry, no to w ten sposób to robicie nie z kodu, tylko już tak po prostu edytujecie jakąś instancję i jej właściwości. Ok, u function. Analogicznie jak u property pozwala nam wystawić pola klasy do blueprintów, a u function pozwala nam użyć funkcji, które są w C++ w blueprintach. Mamy tutaj dwa warianty, blueprint callable i blueprint pure. Blueprint callable, a w sumie może za chwileczkę to wam wyjaśnię, tu mamy ich definicję, a tutaj mamy implementację C++ową, czyli mamy tutaj jakąś daną wejściową, bierzemy ją, przemnażamy razy 2 w jednej funkcji, w drugiej funkcji przemnażamy razy 10. Tu ta druga linijka wyzwala nam delegata, którego mamy zadeklarowanego w tej klasie. O nim może na razie nie będziemy mówić. No i zwraca nam jakiś tam wynik, czyli tutaj razy 2, tutaj naszą daną wyjściową razy 10. A z poziomu blueprintu wygląda to w ten sposób. Mamy sobie nasz event begin play, o którym wcześniej mówiliśmy. Zaczyna nam się gra i tu widzicie różnicę, jaka jest między blueprint callable a blueprint pure. Funkcja blueprint callable ma taki specjalny węzełek, że możecie pokazać, jaka jest kolejność wykonywania działań. Czyli funkcje blueprint callable mają w założeniu spowodować jakiś efekt uboczny, bo one mają swoją kolejność w wykonaniu, która jest istotna tutaj. Czyli na przykład one mogą zmienić w jakiś sposób stan obiektu, który jest ich właścicielem, czy też jakiegoś przekazanego obiektu. Funkcje blueprint pure służą czysto do obliczeń. No, jak widzicie, one nie mają tego węzełka, więc możecie je w dowolnym miejscu sobie gdzieś wstawić i one tylko dostają jakąś daną i zwracają wartość. I to jest jedyne ich zadanie. One nie mają żadnych skutków ubocznych nam tutaj wywołać w tym kodzie. Enumy, to ci, którzy już tam programowali w jakimś języku, to jest po prostu pozwala nam określić jakieś wartości liczbowe i przypisać im jakąś wartość bardziej czytelną dla nas. I tutaj mamy taką przykład takiego enuma i mamy
sampla n-u sample, tak go sobie nazwaliśmy, ma trzy wartości, value 1, value 0, value 1 i value 9,9. Żeby ładniej sobie w edytorze móc widzieć te dane, możemy sobie im jakąś inną nazwę niż ta przypisać, tak żeby na przykład designer, który będzie nam edytował jakąś klasę, która ma takiego enuma w sobie, mógł jakoś łatwiej się połapać, co to jest. No, na przykład dla naszego designera będziemy mieli wyświetlone wartość 0, wartość 1 i wartość 9,9. I jak widzicie, na przykład macie taką zmienną, tu możecie sobie ją pobrać, a tu możecie sobie ją ustawić i od razu widzicie, że jak bardzo złym pomysłem jest wstawienie polskich znaków do kodu w C++. Generalnie nie polecam używać polskich nazw. Angielski jest naprawdę dobrym pomysłem do używania przy programowaniu. I chyba ostatnia już rzecz, delegaty. Delegaty też już pewnie ci, którzy programowali w jakimś innym języku, mogą kojarzyć. To są specjalne mechanizmy, które pozwalają jeden obiekt powiadomić o czymś, co zadziało się w innym obiekcie. Jeśli mamy na przykład jeden samochód i drugi samochód i na przykład jeden samochód chce wiedzieć o tym, że drugi samochód się przed chwilą rozbił, no to on ma dwa sposoby na to, żeby się o tym dowiedzieć. W zasadzie nawet trzy. W każdym silniku gry mamy coś takiego jak update, który jest wywoływany jakby co klatkę w naszej pętli renderingu, czy renderingu, czy tam odświeżenie, w naszej pętli renderingu, czy tam pętli update, możemy to nazwać. I na przykład ten jeden z samochodów może odpytywać co klatkę, czy coś się takiego wydarzyło, co go interesuje, albo co klatkę drugi może go właśnie cały czas mówić, jeszcze się to nie wydarzyło, jeszcze się to nie wydarzyło. No, ale jak pewnie się nie domyślacie, nie jest to zbyt wydajne rozwiązanie, no jednak odpytywanie co klatkę, jeśli mamy takich odpytań dużo, to powoduje dużo problemów w kodzie, no, chociażby z wydajnością. Dlatego właśnie tutaj mamy delegaty i eventy, które nam pozwalają zrobić to troszeczkę inaczej. Jeśli mamy takiego delegata gdzieś w jednym obiekcie, powiedzmy jeden samochód ma w sobie delegata, drugi samochód wie o tym, że ten pierwszy ma tego delegata, podpina się pod niego funkcją i w momencie, kiedy z tym samochodem pierwszym stanie się coś złego, właśnie w naszym przykładzie rozbił się, to wysyła informację przez tego delegata, że słuchaj, rozbiłem się i ten jeden raz ten drugi samochód dowie się o tym. No i w tym momencie bez żadnego odpytywania bardzo wydajnie mamy przekazaną jakąś informację. I tutaj macie przykładowy kod, jak takie coś się deklaruje. Wygląda to paskudnie, ja wiem, tutaj jest tak, na tym przykładzie mamy delegata, który wysyła trzy parametry i przed pierwszym przecinkiem, jak on się będzie nazywał, gdy będziemy go definiować, tutaj na dole widzicie, że mam FTS Delegate, po prostu to jest jak każde inne pole klasy i później to już są definicje, jakie parametry będzie wysyłał, czyli pierwszy parametr będzie floatem, będzie się nazywał float paramname, drugi będzie intem, int paramname i trzeci będzie klasą, zresztą wskaźnikiem na klasę ureflection sample i to będzie ten parametr. No i tutaj w momencie, gdy mamy naszego delegata, nasz drugi samochód podpina się pod tego delegata w tym naszym przykładzie myślowym i w momencie, kiedy ten samochód się rozbije, robimy broadcast i tutaj te trzy parametry wysyłamy, które nas interesują. To są takie bardzo... No i oczywiście to jest też wystawione do blueprintów i możemy z tego korzystać. W momencie, kiedy samochód się rozbił, mamy nasz magiczny węzełek, że coś się tutaj zaczyna dziać i wykorzystujemy sobie te trzy parametry w jaki tylko sposób chcemy. Ok. Takie... Teraz może przejdziemy do kolejnej sekcji. To będzie bardzo krótka, bardzo szybka sekcja o takim magicznym toolu, który mamy w Unrealu i o tym, jak sam silnik działa. To tu liźniemy tylko temat, bo jest to temat rzeka, który można by mówić i mówić i mówić. W zasadzie będzie wam to potrzebne prawdopodobnie dużo później niż teraz, jeśli jeszcze nigdy nie mieliście styczności z tym silnikiem. Więc ja wam tylko pokażę tutaj taki przepływ tego, jak są inicjalizowane poszczególne klasy, jak nasz silnik startuje. No i powiem tylko chwilkę o Unreal Build systemie. Czyli, no okej. Czyli nasz flow diagram, o którym właśnie mówiłem. W momencie, tutaj mamy dwie ścieżki przepływu. W momencie, kiedy odpalamy edytor, i to jest ta dłuższa ścieżka, i w momencie, kiedy odpalamy grę, która jest grą standalone, czyli na przykład na konsoli gierkę odpalamy. I w silniku mamy już zdefiniowane specjalne klasy, które w
określonej kolejności robią określone rzeczy i wiedza o tym, tak samo jak wiedza w Unity o tym, kiedy co się wywołuje, nam bardzo może pomóc w programowaniu naszej gry. Więc się, kiedy gra się odpala, mamy najpierw inicjalizację silnika, później tworzony jest specjalny obiekt, który jest nazywany Game Instance'em i jest to bardzo ważny obiekt, o którym za chwileczkę pewnie będę mówił. On pozwala nam przechowywać wszystkie zmienne, które muszą przetrwać przez cały czas trwania gry. Mamy dostępny jeden taki obiekt z poziomu naszego kodu, w nim możemy właśnie sobie takie zmienne trzymać, bo w momencie, kiedy gra startuje, on jest tworzony, w momencie, kiedy gra dopiero jest wyłączana, on jest wyłączany. I mamy zawsze gwarancję, że taki obiekt istnieje tak długo, jak gra jest, jak gra działa. I tak, game instance jest stworzony, on później ma swoje inicjalizacje, później są tworzone rzeczy związane na przykład z sieciowością, później jest wywołana funkcja start w engine'ie, i później zaczynają się już rzeczy dziać w naszym poziomie, w naszym levelu. Tu widzicie, że też zaczynają się dziać te same rzeczy dla edytora, jak i gry standalone, bo w edytorze tu zachodzi troszeczkę więcej rzeczy, o których już nie będę teraz mówił. I w tym momencie zaczynają się już dziać po prostu wszystko to samo dla zarówno dla gry standalone, jak i dla gry w edytorze. Czyli tak, startuje nam world, wywoływany jest begin play, już o którym mówiłem. World jest specjalnym takim obiektem, który jakby trzyma w sobie wszystkie obiekty w danym levelu, no jak sama nazwa jego wskazuje. Właśnie on trzyma w sobie wszystkich aktorów i w momencie, kiedy world wywoływany ma begin play, to on wywołuje również begin play na wszystkich aktorach, którzy są zgromadzeni wewnątrz niego. Następnie startuje taka specjalna klasa, która się nazywa game mode, o której za chwileczkę będę opowiadał. I startuje mecz. Spawnują się wszyscy aktorzy, którzy jeszcze nie są zespawnowali, a są nam potrzebni. No i następnie wywoływane są już normalnie lecimy do pętli gameplayowej, czyli mamy update'y, czy w Unrealu nazywane tikami i wszelkie inne eventy, które się dzieją w czasie gameplayu. Tak samo notyfikacje o kolizjach, notyfikacje o wyjściu, wejściu gracza i wszystkie tego typu rzeczy. Unreal Build System, czy też Unreal Build Tool, to zależy jak, o czym tutaj dokładnie mówimy. Mamy taki, Unreal jest zbudowany w taki sposób, że kod C++ jest podzielony na coś w stylu modułów, coś to nawet się nazywa modułem. I jeśli na przykład projektujecie jakąś funkcjonalność i chcecie sobie ją wydzielić od reszty kodu, na przykład żeby dało się ją łatwo przenieść gdzieś indziej, na przykład powiedzmy bardzo częstą praktyką jest wydzielanie loading screena, który musi działać na osobnym wątku w naszej grze, bo w momencie, kiedy wczytujemy level, to główny wątek jest zablokowany i wtedy nie mogą działać animacje. Właśnie bardzo częstą praktyką jest wydzielanie wątku modułu loading screena do osobnego modułu. I w Unreal Build System pozwala właśnie nam dzielić ten kod na takie rzeczy. I w momencie, kiedy używamy danej rzeczy, możemy ją załadować do pamięci, a gdy nie używamy, możemy ją wyładować. Na przykład, jak tutaj w tym przykładzie, mamy moduły Core, Core Object, Engine i Input Core. Jeśli na przykład nie używalibyśmy w ogóle inputu, klawiatury, niczego w tym stylu w naszej grze, w ogóle moglibyśmy nie ładować modułu Input Core i nasza gra mogłaby w jakiś sposób działać bez inputu sobie i nic złego by się nie stało. Tych modułów w silniku jest bardzo dużo. Tak samo jak gdy tworzymy nasze gry, to tych modułów też możemy stworzyć bardzo dużo i pozwala to na bardzo dużą elastyczność. Dzisiaj tak bardziej o tym wspominam, bo to jest temat już taki bardziej zaawansowany, żebyście mieli świadomość, że jest coś takiego i żebyście kiedyś jakby będziecie się zastanawiali, po co są takie magiczne pliki build.cs w Unrealu, to właśnie one pozwalają wam definiować takie moduły. A i taka ciekawostka, jak widzicie, tu się język nam programowanie zmienił, pliki build.cs to są pliki C-sharpowe i one nam definiują właśnie te moduły za pomocą C-sharpa. Taka ciekawostka. Okej, okay. I tak już na sam koniec, tak dla tych, którzy właśnie chcą wejść w ten temat, z czym warto się zaznajomić na początku. Jak już będziecie sobie odpalicie ten silnik, no i będziecie mieli nasz odpalonego wizuala, no i co tutaj, gdzie ugryźć, jaką klasę stworzyć, jaką klasę rozszerzyć, co zrobić. Tak. Generalnie bardzo dużo klas, które macie w silniku, możecie sobie rozszerzać ich funkcjonalności. Jeśli macie na przykład ten game instance, o którym wam mówiłem wcześniej, to w sumie jeszcze może zanim przejdę do obiektu, to o tym powiem. Game instance, o którym mówiłem wcześniej, to jest klasa silnikowa, którą już dostajecie właśnie na początku, jak tylko odpalacie grę. Jest domyślny game instance, który zapewnia nam Unreal Engine.
I on ma funkcje wirtualne, które możecie sobie przeciążyć. Więc możecie stworzyć sobie własną wersję game instansa, która będzie dziedziczyła po tamtym game instansie. Silnik może jej używać zamiast tej domyślnej. I w momencie, kiedy na przykład mamy wywoływane te funkcje inicjalizujące silnik, inicjalizujące naszą grę, to możecie dopisać jakieś własne funkcjonalności, które są wam właśnie w tym momencie potrzebne. Na przykład, jeśli potrzebujecie, żeby gogle VR wam się włączyły w tym momencie, albo jakieś magiczne lampki LED na monitorze wam się zapaliły, w momencie, kiedy silnik jest zinicjalizowany, to właśnie na przykład możecie wykorzystać tą mechanikę i użyć, i zrobić to wtedy, zamiast cudować w stylu, że na przykład czekamy na pierwszy update silnika i wtedy dopiero to robimy. Jest bardzo dużo miejsc, które warto poznać, zobaczyć właśnie, jakie funkcjonalności one udostępniają, w jakich momentach i jeśli będziecie mądrze używać tych funkcji, które tam są, będziecie je rozszerzać, to będziecie mogli dużo trudu sobie oszczędzić i pomóc sobie w kodowaniu waszej gry, bo wiele funkcjonalności, które już, które wam są potrzebne, są już w silniku. Rzeczy typu multiplayer macie już w zasadzie w silniku by default. Nie musicie za wiele robić. Tam naprawdę taki prosty multiplayer, żeby odpalić, to możecie bardzo szybko to zrobić. Nie musicie żadnych pluginów szukać, niczego takiego. Wystarczy, że użyjecie kilku rzeczy, które już są w silniku, rozszerzycie sobie o wasze rzeczy, na przykład o strzelanie, jakieś rzucanie piłką, cokolwiek tam potrzebujecie. I to już będzie działało. Więc taka rada ode mnie, zanim cokolwiek zaczniecie pisać, zapoznajcie się z tym, jak to jest zbudowane. I ja wam właśnie pokażę takich kilka miejsc, od których warto zacząć, czym one są. I później już będziecie mogli sobie kontynuować wasze poszukiwania. UObject. To jest najbardziej podstawowa klasa, która uruchamia nam wszelkie mechanizmy właśnie refleksji, o których wam mówiłem i serializacji. Jeśli chcecie wykorzystywać jakąś klasę w blueprintach, to po UObject musicie dziedziczyć, tak? Taka jest zasada. I bez dziedziczenia po UObject nie jesteście w stanie wystawić danych, które są w waszej klasie do blueprintów, nie jesteście w stanie ich zapisać. Oczywiście są na to sposoby, ale nie takie zapewnione przez silnik. Więc to jest taka najbardziej podstawa, tak samo jak w C Sharpie macie na przykład Object klasę, to tutaj macie UObject, która jest klasą taką bazową dla wszystkich klas, które są w tym całym systemie. Dalej, aktor. O nim już wspominałem. To jest taki to jest klasa, którą możecie wstawić po prostu w level. Jeśli ktoś pracował w Unity, to może kojarzyć coś takiego jak GameObject, no to właśnie aktor jest takim odpowiednikiem GameObjectu z Unity. Czyli on sobie jest w scenie, ma w sobie jakieś komponenty, o których też za chwilkę będziemy mówić. I na przykład on może mieć w sobie jakąś siatkę, może mieć jakąś logikę od fizyki, może mieć jakąś logikę od strzelania, może się poruszać, może biegać, skakać, cokolwiek tylko chcecie z nim robić. Ma oczywiście też w sobie transforma, czyli wiecie, jaka jest jego pozycja. No plus właśnie ewentualnie może jeszcze dodatkowo wyświetlać jakąś siatkę, jakieś partikle, whatever. No i dostaje te wszystkie notyfikacje, o których wcześniej wspominałem, czyli begin play, w momencie, kiedy gra się zaczyna. Tik za każdym razem, kiedy nam kolejna klatka powinna się odświeżyć. No i właśnie rzeczy typu wykrywanie kolizji, wykrywanie overlapów i tego typu rzeczy. A jak widzicie, tutaj mamy naszego aktora, który liczy po A aktor i ma w sobie jakieś tam pola, funkcję wirtualną tik override'owaną i funkcję begin play, którą też override'uje i dopisuje swoje właśnie zachowania do begin play'a i do tika. No a w scenie widzimy go w taki sposób. To jest taki pusty aktor, który w zasadzie nic w sobie nie ma, czyli po prostu ma swoją transformację i nic poza tym. Jest po prostu sobie i nic oprócz tego. Komponenty. W Unrealu mamy dwa rodzaje komponentów takich podstawowych, po których możemy dziedziczyć. W zależności od tego, co potrzebujemy. Mamy aktor komponent, który jest takim najbardziej podstawowym komponentem, jaki może być. I scene komponent, który dziedziczy po aktor komponencie. Dlaczego? Zaraz wam już wytłumaczę. Aktor komponent, czyli po prostu jakaś mała funkcjonalność, która zamknięta jest wewnątrz przemieszczalnego komponentu. Do tego służą komponenty. I na przykład, jeśli mamy, powiedzmy, komponent strzelania i chcemy go na przykład dorzucić do jakiegoś człowieczka, który ma, albo powiedzmy do pistoletu, który ma strzelać, no to dodajemy na przykład mu komponent strzelaj. I na przykład on tam mu daje dopisuje takie funkcjonalności, jak że w momencie, kiedy kliknął się jakiś tam przycisk albo coś się zadziało w świecie, wtedy ma wylecieć pocisk. I możemy ten później komponent przenieść, jak już chcemy go dodać na przykład, nie, do samochodu. Jest samochód, który potrafi strzelać, więc mamy już komponent strzelania napisany
ciach. Przenosimy też ten sam komponent, mamy bez pisania dwa razy tego samego kodu przeniesioną funkcjonalność w dwa różne miejsca. I różnica między aktor komponentem a sync komponentem jest taka, że aktor komponent nie ma w sobie transformacji względnej, a sync komponent ma taką transformację. Czyli jeśli potrzebujecie coś, co tylko robi, ma jakąś logikę w sobie, na przykład, nie wiem, liczy jakąś symulację albo liczy jakieś zachowania dla AI, cokolwiek w tym stylu, co jego transformacja nie jest w żaden sposób potrzebna do niczego, no to używacie aktor komponenta. Gdy chcecie napisać jakiś komponent, który na przykład będzie odpowiadał, będzie kołem, które się musi kręcić. Na przykład mamy dwa koła, jest nasz aktor na środku i on ma cztery koła jako komponenty dodane. No i te koła pasowałoby, żeby jednak były ustawione jakoś względem tego aktora, czyli aktor ma swoją transformację, on tam sobie gdzieś jest i doczepiamy do niego właśnie te komponenty cztery i ustawiamy im względną transformację, którą, żeby miały, były na swoich pozycjach, miały swoją rotację i miały swoją skalę. No i tak jak pewnie ci, którzy mieli styczność z Unity, już pewnie zauważyli, to jest dokładnie to samo, co w Unity, czyli to jest taki odpowiednik komponentów. Przy czym w Unity nie ma czegoś takiego jak transformacja dla komponentu, tam trzeba było robić hierarchię aktorów. Tutaj mamy właśnie transformację komponentów, więc możemy hierarchię komponentów sobie ułożyć, że na przykład mamy koło jako dziecko, na przykład pod kołem może być jeszcze jakiś particle, który się wydobywa spod tego koła. Tam możemy bardzo skomplikowane hierarchie tych transformacji układać, żeby to działało. No i tak jak tutaj jest też napisane, komponenty projektujemy w taki sposób, żeby były jak najbardziej przenośne, żebyśmy mogli tą funkcjonalność przenosić między różnymi aktorami. I jak tutaj właśnie widzicie, mamy nasz aktor komponent, który dziedziczy po uaktor komponent. On też ma takie rzeczy jak begin, play, tick, tylko że on się nie nazywa tick, tylko tick komponent w przypadku komponentów, czyli to samo, co mieliśmy w przypadku aktoru, i mamy sync komponent, który właśnie też ma to wszystko dostępne dla siebie, więc on może coś w tym czasie robić, w czasie tickowania, w czasie begin playa i tam jest tych funkcji bardzo, bardzo dużo, które możecie wykorzystać. No tutaj mamy jako pola jakiegoś aktora, właśnie, że możemy sobie stworzyć w jakimś aktorze i on już by default będzie miał takie właśnie dwa komponenty, a w ten sposób tworzymy nowy komponent w kodzie C++. W blueprintach jest to dużo prostsze, bo to się robi samo. Jeśli mamy jakiś blueprint, dodajemy mu komponent, to już jest obsługiwane poza naszą wiedzą, to się dzieje samo po prostu. I tutaj, tak jak wspominałem o tej hierarchii, tu na dole pod tą kreską są wszyscy aktor komponenci, oni nie są w tej hierarchii, bo nie mają transformacji, a tutaj mamy te sync komponenty, które jeden jest rootem z nich, to jest zawsze tak, że zawsze przyjmujemy, że jeden z nich jest rootem dla aktora i też aktor będzie miał transformację tego komponentu globalną, a pozostałe są dziećmi, które się ustawiają względem roota. I tu możemy te hierarchie robić takie naprawdę bardzo złożone, skomplikowane, tu wielopoziomowe, jak komu pasuje, jak komu wygodnie, jak akurat funkcjonalność wymaga. OK, teraz tak pokrótce jeszcze takich pozostałych klasach do obsługi gry służących. Game Mode i Game State. Game Mode to jest taka specjalna klasa, którą możecie sobie właśnie też rozszerzyć, dziedzicząc po niej oczywiście, i ona definiuje zasady gry. Na przykład jeśli macie jakąś grę, powiedzmy wyścigową, w której premiujemy czas, naszym wynikiem jest czas, no to ta gra, musimy napisać tak logikę, żeby on w game mode dla każdego gracza był policzony ten czas i żeby ten czas właśnie był wyznacznikiem, kto na przykład wygrał, kiedy się gra skończyła, na przykład jeśli mamy liczbę okrążeń. Właśnie takie rzeczy powinniśmy pisać w game modach, a stan rozgrywki na przykład, ile rund zostało nam do końca i albo co tu jeszcze możemy takiego, czy gracze są gotowi do wyścigu, czy tego typu rzeczy, trzymamy w game state'cie. Dlaczego tak osobno? Otóż game mode, jeśli mamy na przykład grę sieciową, game mode jest stworzony tylko na serwerze, bo tak się zazwyczaj robi takie rzeczy, że logika się tworzy na serwerze, a nie na klientach, a game state jest synchronizowany między klientami a serwerem i dlatego to jest rozbite. I czyli game mode odpowiada za logikę, game state odpowiada za zapisywanie danych jakby. No i tutaj mamy właśnie też przykład game mode'a, który dziedziczy sobie po tym naszym bazowym. No i tutaj mamy te funkcje typu init game, która była w tym diagramie, który wam pokazywałem wcześniej, start play, reset level, tam są jakieś tworzenie nowych graczy, obsługiwanie, gdy gracz jakiś się dołączy, gdy gracz się rozłączy, tego typu rzeczy. Obsługa gracza, tu mamy trochę analogicznie jak w przypadku game mode'a.
jeśli chodzi o gracza. Mamy player i local player, zacznijmy od tego. To są takie, powiedzmy, nasze lokalne reprezentacje gracza. Na przykład jeśli gracz ma jakiś swój nick na danej konsoli, to local player będzie takie rzeczy trzymał, on będzie to pobierał z konsolowego API. To jest nasz lokalny na naszym kliencie, na naszym komputerze gracz. Player controller to jest taki pośrednik między graczem a światem gry. Ja sobie tak pamiętam, jak się uczyłem Unreala, to sobie tak wyobrażałem, że player controller to jest sobie taki duszek, który jest kontrolowany przez gracza i on może sobie przejmować kontrolę nad obiektami w grze i sterować nimi. Właśnie, bo player controller nie jest reprezentowany w żaden sposób w świecie gry. My nim nie sterujemy jakby. On jest tylko takim pośrednikiem między tym, co my, między tym, co, czemu wydajemy rozkazy, za chwilę sobie o tym powiemy, a właśnie nami, czyli graczami. No i do tego jeszcze jest player state, który jest analogiczny do game state'a, tylko on po prostu trzyma stan gracza, na przykład ile ma amunicji, ile ma życia, ile ma many, cokolwiek tylko potrzebujecie w ramach waszego gracza. Więc jak macie jakąś rozgrywkę sieciową dla 100 graczy, no to macie 100 player state'ów i każdy z tych player state'ów sobie trzyma dane dla każdego z tych graczy. Znaczy dla każdego, dla swojego właściciela. No i tutaj taki szybki snippet kodowy, nasz player controller, który dziedziczy po player controllerze domyślnym i właśnie on przeciąża sobie taką funkcję jak setup input controller, czyli tutaj sobie ustawia, jakie akcje dla inputu będzie obsługiwał, tworzy sobie swój HUD, no i tego typu rzeczy. I właśnie, postacie kontrolowane przez gracza, to co właśnie wam przed chwilą mówiłem, mamy sobie tego naszego duszka, czyli player controllera i mamy pawny. Pawn to jest taka bazowa klasa, która dziedziczy po aktorze. Pawn to jest najbardziej bazową klasą, jaką może przejąć player controller. Czyli mamy sobie jakiegoś pawna, który może być na przykład postacią, czyli a charakter. Jest już taka klasa zapewniona w Unrealu, możecie sobie ją wykorzystać, bo ona już obsługuje rzeczy typu animacje chodzenia i tego typu rzeczy, więc jak chcecie na szybko sobie zrobić grę, to a charakter już bardzo dużo takich funkcjonalności ma zaimplementowane. Albo vehicle, tak zwał, czyli podstawowy pojazd, który możecie w Unrealu już mieć zaimplementowany. Możecie sobie go wykorzystać jako bazę dla waszego samochodu, który będziecie sobie implementować w grze. I taki pawn, czy też właśnie vehicle, charakter, cokolwiek, co dziedziczy po pawn, może być przejęte przez player controllera lub AI controllera, bo o tym jeszcze nie mówiłem. AI controller, czyli taki kontroler, który sterowany jest przez bota. No i może podejmować akcje, które są mu wydawane przez tego kontrolera lub bota. Czyli nasz samochodzik sobie jeździ, bo player controller powiedział mu jeźdź do przodu. No i tu mamy na przykład właśnie postać, która ma taką kapsułkę. Tu akurat w tym przypadku nie ma jeszcze żadnej siatki, ale jest to żaden problem, żeby sobie taką siatkę też włączyć tutaj. No i tutaj ma kapsułkę, która odpowiada za kolizję takiej postaci. Więc takie rzeczy już macie wbudowane i nie musicie się tym przejmować, jeśli nie chcecie na starcie. No dobra, to powiedzmy, że jeśli chodzi o moje produkowanie się, to będzie tyle. Zróbmy jeszcze tylko małe podsumowanko i przejdziemy do pytań. No dobra. To, co wam mówiłem. Przede wszystkim zapoznajcie się z dokumentacją silnika, z gameplay frameworkiem, z tym, co tam wszystkim macie, bo wiele rzeczy już jest. Po prostu czasami nie trzeba wymyślać koła na nowo, bo Epic już wymyślił taką bazową strukturę gry dla was i ona zazwyczaj pasuje do praktycznie każdego typu gry. Czy robicie strzelankę, czy robicie wyścigówki, tak jak my robimy. Tam wiele rzeczy już jest, które wystarczy, że wykorzystacie i nie musicie wymyślać koła na nowo. I to są w zasadzie te dwa pierwsze punkty, o których tutaj mówię. Kolejna sprawa, blueprinty. To bardzo fajne narzędzie, jednak w sumie tu zapomniałem o tym wspomnieć. Blueprinty względem kodu C++owego są niestety mniej wydajne. Więc jeśli robicie jeszcze skomplikowane obliczenia w blueprintach, no to niestety ma to swoją cenę. Więc jeśli już zapoznacie się dobrze z silnikiem, będziecie robili gry, które już są bardzo wrażliwe na wydajność, to warto jednak przenieść większość kodu do C++, a zwłaszcza ten kod, który jest wrażliwy na obliczenia, w sensie, który robi dużo jakichś skomplikowanych obliczeń. Blueprinty są bardzo wygodne w użyciu, takich bardzo szybko można prototypować na nich, jednak jeśli chodzi o użytkowanie w takich bardziej rozbudowanych projektach, one się robią trudniejsze w utrzymaniu, bo gdy się mocno rozbudowują, to bardzo duży bałagan się tam robi w tych bloczkach kodowych, ale warto na nie spojrzeć, bo się świetnie sprawdzają na przykład do tworzenia UI-a. Mamy kolejny punkt, czyli Unreal Build System, o którym wam bardzo krótko wspomniałem, czyli możliwość elastycznego modyfikowania naszego kodu gry. No i co do ostatniej części, no to
po prostu używajmy tego, co już mamy. Zacznijmy od tych klas, które wam pokazałem i od tego możecie zacząć tworzyć wasze gry, wasze funkcjonalności i... No i tyle. Przejdźmy może do pytań, tylko się szybko jeszcze napiję. Okej. Okay. Dzień dobry, jestem studentem roku wyżej. Dodacie mnie na UDN. No jak zaczniesz dla nas pracować, to bardzo chętnie cię dodamy. Każdy nasz pracownik ma do UDN-u dostęp. Nie wiem, jak to jest z uczelnią, bo tak jak mówię, nie mam zbyt dużo styczności ostatnimi czasy z uczelnią, zwłaszcza w czasie COVID-u. Możliwe, że uczelnia ma jakiś dostęp tam, więc możliwe, że nawet wam... możliwe, że może wam tam dać. Czy F-Text pozwala tłumaczyć C++ na Javę? Nie rozumiem. Znaczy, rozumiem, że to żart jakiś, tak? Serio, nie ma pełnego wsparcia dla UTF-8. Znaczy się... jest, ale to nie jest dobry pomysł, żeby to w ten sposób... Znaczy, bo wiesz, jeśli robisz na przykład rzeczy typu F-teksty i w C++ sobie definiujesz jako... Bo to nie jest tak, że angielski musi być twoim źródłowym językiem. Możesz na przykład zdefiniować sobie projekt tak, że piszesz wszystkie lokalizacje domyślnie po polsku. Więc obsługa UTF-8 jest jak najbardziej, tylko w pewnych mechanizmach Unreala lepiej po prostu tego unikać. Generalnie kodowanie polecam robić po angielsku. Co oznaczają prefiksy UFA? O, to jest akurat dobre pytanie bardzo. Epic Games sobie przyjął taką, takie nazewnictwo, w sumie mogę wam to za chwileczkę też pokazać. Coding Standards. Warto generalnie sobie, w sumie wam to wkleję na czat, żebyście sobie mogli na to zerknąć. Tu jest taka cała dokumentacja, jaką oni sobie przyjęli w silniku. My również stosujemy to w naszych projektach, w naszej firmie. Warto sobie tutaj zerknąć i wydaje mi się, że jest to całkiem sensowne, bo gdyby nie było, to byśmy z tego nie korzystali. Jest tutaj dużo wskazówek, jak można robić czytelny kod, a te prefiksy oznaczają tyle, że tak, jeśli chodzi o U, wszystko, co dziedziczy po U object, ma po prostu prefiks U, więc jak robicie sobie jakiś komponent, który komponenty dziedziczą po U object, jak wszystkie praktycznie, jak wiele klas, no to one mają U sin komponent, U actor komponent. Jak wy macie na przykład jakiś wasz particle komponent od partiki, albo wasz komponent do strzelania, czyli nie wiem, U shooting komponent, one wszystkie tak po prostu się będą nazywać. A, Ewa odpowiem na końcu, A to są wszystkie klasy, które dziedziczą po aktorach. Czyli jak macie aktora i robicie klasę, która dziedziczy po aktorze, to ona też będzie miała taki prefiks a my actor, a wyjątkiem jest akurat właśnie, bo to jest ciekawostka, aktor też dziedziczy po u obiekcie, no a nie ma tego prefiksu u, tylko właśnie sobie zrobili wyjątek, że od aktora i wszystkie dalej klasy mają już od a się zaczynają, tak żeby rozróżnić jedne od drugich. A F to wszystko inne. W zasadzie wszystko, co nie jest szablonem, bo jeszcze mamy na przykład T. Jak robimy klasy szablonowe, to mamy klasy T i jeszcze stosujemy przy enumach przedrostek E. I nie wiem, czy jeszcze któregoś nie pomijam, ale tak na szybko mi nie przychodzą. F to po prostu do praktycznie wszystkiego innego. Manus. Czy w większych studiach korzysta się tylko z kodu, czy raczej część jest w blueprintach i część w kodzie? Jeżeli już się blueprintów, to do jakich rzeczy? Zastanawiam się to, bo wychowałem się w Unity, więc nie miałem takich dylematów. To jest bardzo dobre pytanie i jak na każde bardzo dobre pytanie, odpowiedź też jest bardzo ciekawa, to zależy. To wszystko zależy od tego, jaki projekt robicie, czasami od tego, jaką studio ma politykę też wobec tego. Ja mogę powiedzieć, jak to wygląda u nas i wiele studiów robi to analogicznie. Większość kodu gameplayowego, w zasadzie cały kod gameplayowy, całą logikę gry, rzeczy odpowiedzialne za synchronizację po sieci, rzeczy odpowiedzialne za liczenie jakichś czasów, w sensie czasów, wyników gracza. Wszystko mamy w C++. Blueprinty wykorzystujemy głównie do interfejsów, ale od właśnie projektu, który teraz zaczynamy, staramy się też zminimalizować ten kod, żeby blueprinty służyły tylko do kodu, który służy za wizualną część interfejsu, a logikę staramy się też już pisać raczej w C++. Więc u nas to jest tak, że no powiedzmy tak 80% to C++, blueprinty to cała reszta. Okej. Okay. Czy są może jeszcze jakieś pytania? Bo widzę, że te, które do tej pory były zadane, to zdążę odpowiedzieć. Chyba, że może coś jest niejasne, to śmiało dopytujcie.
W jaki sposób rozwiązana jest alokacja pamięci? Czy są wbudowane funkcje makra, czy coś w tym stylu? O, dobra, to w sumie też zapomniałem wspomnieć. Wszystkie klasy, które dziedziczą po UObject, mają coś takiego jak Garbage Collection. I tu ci wszyscy, którzy mieli styczność z C++, teraz przecierają oczy. Tak, w C++ mamy Garbage Collection, czyli automatyczne sprzątanie obiektów, które nie są już używane. Czyli nie musimy za bardzo dbać sami o alokację, gdy używamy rzeczy typu właśnie uobjecty. Mamy specjalne funkcje, które nam tworzą nowe rzeczy, które dziedziczą po uobject. Po prostu nie używamy new, tak jak w C++, tylko mamy specjalną funkcję new object. I gdy używam tej funkcji, to po prostu silnik sam już zaczyna dbać, że w momencie, kiedy ten obiekt nie będzie już używany przez żadną inną klasę, że nigdzie nie będzie trzymany w żadnym uproperty, bo to do tego się zazwyczaj sprowadza, tak jak na przykład w C-Sharpie, gdy już nie ma żadnej referencji na obiekt, to on jest czyszczony. Tak samo w Unrealu, gdy żadne uproperty nie trzyma, nie wskazuje na ten obiekt, to on jest też automatycznie niszczony. Więc w Unrealu, jeśli korzystamy z uobjectów, możemy sobie w ogóle zapomnieć, przynajmniej tak na bazowym poziomie, o czymś takim jak alokacja pamięci. Takimi rzeczami się przejmujemy dopiero przy takich już bardziej zaawansowanych projektach i przy optymalizacjach, bo tam jednak się okazuje, że to no nie jest to takie aż proste przy bardziej poważnych zastosowaniach. Tam już jednak trochę trzeba pokombinować. To teraz na poważnie. A jak wypada ECS, Boże? Czy możecie mi przybliżyć ten skrót? No nie, zdecydowanie nie europejskie Centrum Solidarności. Czy... Entity Component System. Powiem wam, że nie znam tego pojęcia. Component System. Chyba, że... Zaraz, moment. Zaraz mam... A, okej. Okay. Szczerze mówiąc, nie używaliśmy tego jakoś bardzo u nas, więc ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie. Więc w zasadzie my nie mamy jakoś takich ostrych, ostrych, że tak powiem, szablonów stosowanych u siebie, jeśli chodzi o tworzenie naszego kodu. Raczej to jest domena takich korporacyjnych zastosowań, gdzie bardziej mają narzucone jakieś konkretne rozwiązania. U nas raczej robimy to bardziej elastycznie, bo jesteśmy jednak dość małą firmą i nie robimy tego w ten sposób. W tym momencie w łódzkim oddziale 9, w krakowskim nie jestem ci w stanie odpowiedzieć, ale to tam jest dużo więcej, tam już kilkadziesiąt osób. Okej, bo widzę, że chyba nie pojawiają się żadne nowe pytania, chyba że za chwilkę się to zmieni. W każdym razie, gdyby jeszcze kiedyś, jakbyście mieli jakieś pytanie tak generalnie do mnie, czy to do kogo, czy to w sprawie tej prezentacji, czy to w sprawie Unreala, czy to w sprawie w ogóle, nie wiem, firmowych jakichś pytań, jak to działa, jakbyście, nie, czegoście chcieli dodatkowo dowiedzieć, to... Możecie śmiało do mnie pisać, możecie znaleźć mnie na Facebooku, możecie również na mojego maila śmiało pisać. Zapraszam. Ja bardzo chętnie odpowiem na wasze pytania, jeśli będziecie potrzebowali jakichś danych, czy nie wiecie, jak coś zrobić, nie wiecie, od czego zacząć, to śmiało piszcie. Być może jakbyście jeszcze kiedyś byli zainteresowani, to możemy pogadać o jakichś troszeczkę bardziej zaawansowanych tematach, bo jednak taki wstęp to jest naprawdę... prosta sprawa, a możemy sobie pogadać o rzeczach dużo bardziej skomplikowanych, typu
jak działa kod sieciowy w Anrealu, jak to jest fajnie rozbite na komponenty w zależności od tego, jaką macie platformę. Więc generalnie zapraszam do pisania, jeśli ktoś ma takie pytania. Jakbyście byli zainteresowani jakąś inną prezentacją, właśnie w jakimś konkretnym temacie, bardziej zaawansowanym, to bardzo chętnie taką prezentację przygotuję, tylko musicie mi dać znać. Widzę, że się nowe pytanie pojawiło. Czy Unreal jest napisany pod jakiś konkretny kompilator i czy edytor jest tylko pod Windowsa? Nie. Dwa razy nie. Kompilatory w zależności od platformy, bo każda platforma w zasadzie używa innego kompilatora. Na Windowsie używacie Visuala, zaś tego Visuala wbudowanego, czyli ten Microsoftowy kompilator. W momencie, gdy budujecie na Linuxa, w sumie nawet na Linuxie nie wiem, czym się buduje, GCC chyba. A na przykład, gdy budujecie na Switcha, to Switch ma swój kompilator, który jest oparty na Clangu. Więc Unreala możecie zbudować dowolnym kompilatorem, w zależności od tego, na platformę, jaką budujecie, i edytor jest bodajże, da się odpalić. Na pewno się da na Windowsie, na pewno się da na Macu. Nie jestem pewien, ale chyba na Linuxie też się da. Przy czym polecałbym raczej go używać na Windowsie. No, jak już ktoś jest bardziej artystyczną duszą, no to na Macu, ale zdecydowanie polecałbym Windowsa. No dobra. To myślę, że chyba możemy zakończyć tą część i nie wiem, czy macie jeszcze jakieś spotkania projektowe, czy coś w tym stylu. W każdym razie ja bardzo wam dziękuję za uwagę, bardzo miło mi się to prowadziło dzisiaj, w sumie mój pierwszy raz jako streamera i jeśli będziecie zainteresowani jeszcze jakimiś innymi tematami, czy to właśnie w formie zdalnej, czy w formie już może na uczelni jakoś bardziej bezpośredniej, to dajcie mi znać i na pewno się jakoś zgadamy. I no, w takim razie dzięki, trzymajcie się i na razie.